Pociąg przywiózł nas do Nankinu, dziś 9-milionowego miasta położonego na rozległej równinie, przez którą przepływa rzeka Yangtze. Nankin to również miasto z bogatą przeszłością. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z V wieku przed naszą erą. Nankin był kilka razy stolicą Chin. Był m.in. stolicą Republiki Chin Chiang Kai-sheka i do dziś jest uznawany przez Tajwan za stolicę całych Chin. Nazwę Nankin nadał miastu cesarz Yongli, ale jednocześnie pozbawił to miasto miana stolicy, przenosząc ją w 1421 roku do Pekinu. Naszym celem jest kompleks Futsumao, odrestaurowana część starego Nankinu, znajdująca się za murami obronnymi miasta. Odnawianie tej części nankińskiej starówki zakończono w 1984 roku i odtąd jest ona tłumnie odwiedzana przez mieszkańców i turystów. Jednakowo ubrani rycerze oczekują na klientów pod sztucznym złotym drzewem, na które wrzuca się kartki z życzeniami, licząc na wstawiennictwo Konfucjusza. Drzewo życzeń ustawione jest na placu przed jego świątynią. Szczęściu może to pomóc również para złotych chińskich smoków na ścianie budynku po przeciwnej stronie kanału. Od czasu do czasu po kanale sunie powoli łódź wioząca turystów. Uliczki zachwycają kolorami i wystrojem. Brzegi kanału z uliczkami po obu stronach łączy kilka mostów. Większych i bardziej ekskluzywnych sklepów strzegą mityczne potwory Chiliny. Bardzo malowniczo wygląda kanał, w którym przeglądają się odnowione domy i bujna zieleń. Tu można odpocząć sobie na ławeczce w cieniu platana o pokręconych konarach w towarzystwie śpiżowych figur. Zieleń jest tu tak szanowana, że konary drzew przechodzą przez dachy pawilonów handlowych, a nie są obcinane. Pętla naszego spaceru po Futsumao powoli się zamyka. Jeszcze tylko ostatnie ujęcie kanału i ruszamy w dalszą drogę nad rzekę Yangtze. Obejrzymy chlubę i dumę Chińczyków, pierwszy most na tej największej chińskiej rzece, zbudowany całkowicie przez chińskich specjalistów i robotników. Po drodze obserwujemy mrówczą pracę oraz setki maszyn i ciężarówek
przy rozbieraniu starego żelbetowego wiaduktu. Most, na który jedziemy, opisywany jest przez Chińczyków cyframi od 1 do 10. 1, bo to najważniejszy most w Chinach i symbol narodowej dumy. 2, bo jest dwupoziomowy, górą drogowy, dołem kolejowy. 3, bo składa się z trzech części, głównej oraz dwóch podjazdów. 4-5, bo długość mostu dla ruchu kołowego wynosi 4500 metrów. 6-7, bo długość mostu kolejowego ma 6700 metrów. 8, bo most powstawał w ciągu 8 lat, między rokiem 60 a 68. 9, most opiera się na 9 filarach. Oraz 10, bo jest 10 przeseł przerzuconych między tymi filarami. Na Yangtze panuje duży ruch. Płyną dziesiątki statków i barek, bo to przecież najważniejszy szlak chińskiej żeglugi śródlądowej. Rzeka żeglowna jest na długości 2800 km. Z góry doskonale widoczny jest jeden z wielu nankińskich parków. Most drogowy ma 4 jezdnie o łącznej szerokości 15 metrów i 2 chodniki po 2,25 każdy. Na moście znajdują się pomniki w socrealistycznym stylu. A tam w oddali współczesny Nankin i drapacze chmur. Na horyzoncie nowoczesność miesza się z czasami, gdy Nanjing był stolicą cesarskich Chin. Tu jeszcze raz widzimy, jak wykorzystywana jest dla transportu ta ogromna rzeka. Pod mostem drogowym znajduje się most kolejowy z dwoma torami, łączący Pekin z Szanghajem. Nankin to także miasto portowe. Docierają tu duże statki morskie. Wiadukty łagodnymi łukami odprowadzają oba podjazdy, drogowy i kolejowy. W tym miejscu jezdnia i tory kolejowe rozchodzą się każda w swoją stronę. Wracamy do centrum Nankinu i hotelu. Najpierw jednak chętni będą mogli zrobić zakupy w olbrzymim hipermarkecie z podróbkami wszystkich najbardziej renomowanych światowych firm. Odzieżowych, elektronicznych, domów mody, zegarków oraz rodzimych pereł i jedwabiu. Tu kupisz Rolexa, torebkę od Prady, tablety firmy Sony i odzież Versace. Takie wielopoziomowe skrzyżowania to w dużych chińskich miastach widok powszechny. Okiem hotelu widoczne jest jezioro Xuanwu. Wystarczy przejść przez ulicę. Dobre miejsce na wieczorny i poranny spacer. Wzdłuż jeziora biegnie ruchliwa ulica Longpan. W
parku nad jeziorem jest już ciemno, ale jeszcze sporo ludzi tu spaceruje, a wędkarze zwijają sprzęt. Wczesnym rankiem na jeziorze zalega mgła, ale to jezioro we mgle też ma swój urok. Takim widokiem żegnamy Nanking.